Płyniemy z Epidavros na wyspę Moni. To niedaleka żegluga, 12 mil morskich. Na Moni nie ma portu, trzeba stanąć w zatoce. W północnej części wyspy najczęściej wybiera się jedno z dwóch miejsc, po wschodniej lub zachodniej stronie Cypla. Po wschodniej stronie zwykle zatrzymują się wycieczki, więc jest najciaśniej. My wybraliśmy stronę zachodnią. Niektórzy stają też w zatoce na wschodnim brzegu wyspy, od strony Eginy. Jesteśmy już blisko. Przygotowujemy się do cumowania z długą liną. Próbujemy cumować teraz przy Moni. Lecimy drugi raz. Nam przeszkodził statek, który właśnie wyciąga kotwicę. Więc będziemy chodzić jeszcze raz, rzucamy kotwicę i desant jedzie na Moni, na ląd. Oto jak my cumujemy z długą liną. Po pierwsze, upewniamy się, że zatoka będzie osłonięta przed wiatrem, zarówno wieczorem, jak i rano. Potem opuszczamy ponton i wyznaczamy osobę do desantu. Wiążemy długą cumę do knagi. Około 50 metrów wystarczy. Opuszczamy luźno kotwicę. Podajemy cumę na ponton i płyniemy do tyłu, monitorując głębokość. 8. Załogant płynie do brzegu i wiąże linę do stabilnej skały, najlepiej węzłem ratowniczym. Potem zbieramy luz z cumy. Płyniemy do przodu, aby sprawdzić, czy lina trzyma. No i płyniemy do tyłu, aby wybrać łańcuch kotwiczny. Jednocześnie wybieramy cumę, aby nie było luzu. No, a ja stałam na dziobie przy kotwicy. Miałam kłopot z kotwicą taki, że gdzieś już pod koniec kotwica tak się skręciła. Łańcuch te oczka tak się poskręcały i tego nie sposób było. Znaczy, troszkę mi się tam udało podkręcać, ale to jest tak duża siła, tak ciężkie, że tam tylko troszeczkę kilka tych oczek rozplątałam i w momencie, kiedy dochodziło do, już to było na końcu, to nawet wcześniej nie zauważyliśmy, bo nie rozwijaliśmy aż tak. To co, udało się? Stoimy. Tak, stoimy. Jakie były wrażenia? No bosko, fantastycznie. Czułem się jak rozbitek, jak Robinson Crusoe. Myślałem, że zostanę. Fantastyczne. Nie każdemu polecam. No, ja nie lubię osobiście takiego manewru z długą cumą, dlatego że strasznie trudno znaleźć taki odpowiedni kamień, do którego można przywiązać linę. No i no, pół biedy, jak są jakieś metalowe takie uchwyty, jak na Hydrze, tam gdzie zatoka mandraki, zatoce mandraki, no ale tu nie ma, no więc zawsze kłopot jest, ale udało nam się, jesteśmy szczęśliwie przycumowani, dobrze, mocno. No, zacumowaliśmy na długiej cumie z kotwicą przy wyspie Moni i widać już gdzieś tam, że chodzą sobie pawie, przechadzają się. Dumnie. Zaraz zobaczymy, jest bliska. I co? Wyspa Moni. Ja uwielbiam wyspę Moni. Dla mnie to jest absolutnie jedno z pierwszych miejsc tutaj na wodach greckich. Tak, nie lubię cumowania, ale samą wyspę lubię. Tak.
już tutaj się między nami przechadzają pawie. No dumnie tak. Ale ten chyba nawet idzie i jest agresywny. O, myślisz? Tak. To chodźmy szybciej. A czemu on taki biały? Może to nie jest paw? Jeleń! O, jeszcze jeleń. Podobno jest jeleń. Gdzie? Je, ojej, jakie piękne. Kurczakami zajmujecie, a tam kolacja chodzi. No, jeden z naszych załogantów wykombinował, że będzie kolacja. Ależ piękny jeleń. Jelenie na wyspie Moni się kłaniają. Spotkałam już takie kłaniające się jelenie w Japonii, w mieście Nara, gdzie chodzą swobodnie po ulicach. Kłaniający się jeleń to piękne wydarzenie, które skłania do nieco magicznego widzenia świata. Bo czy można nie dodać niezwykłych historii i ludzkich intencji na taki widok? Tutaj od lat 60. Wydaje mi się, że 1962 roku jest rezerwat. No więc jest rezerwat, no a skoro jest rezerwat, to tutaj nie mogą mieszkać ludzi. To jest wyspa bezludna, za to zazwierzęcona, bo żyją sobie tutaj wspaniałe, piękne zwierzęta, spokojnie. No jak widać, w ogóle się nie boją. Nie wiem, czy ludzie je podkarmiają i dlatego, czy tak po prostu są... Nie wiem. W ogóle się nie boją. Te jelonki podchodzą do człowieka. Coś podobnego. Piękna, piękna wyspa. Niezwykła. Co za doświadczenie. No, ponieważ tu ludzie nie mieszkają, to właściwie nie ma domów. Jest tu kilka budynków na dole, jest tawerna, która działa tylko latem, no bo przypływają z Eginy wycieczki. No i wtedy tawerna im służy. Na górze, gdzieś tam na szczycie, są bunkry poniemieckie. Bo Niemcy stąd prowadzili obserwacje zatoki w czasie II wojny światowej oczywiście. No i zostały te bunkry opuszczone, tam gdzieś stoją. Ale jakoś nie mamy nigdy czasu, żeby tam wejść na górę. Kto by oglądał bunkry, jak można oglądać jelonki? Skąd się wzięły te nietypowe dla regionu zwierzęta? Kto je przywiózł? Tego nie wiadomo. Wiadomo tylko, że poczuły się dobrze i populacja rośnie. Podoba Ci się to, co robimy? Możesz nam postawić kawę. Link znajdziesz w opisie. Dzięki. Nocą troszeczkę zaczęło bujać. No i na wszelki wypadek najpierw Marcin spędził część nocy na pokładzie, a potem ja. Ale się nie martwię, bo noce na pokładzie, w kokpicie są wspaniałe. Jest ciepło, jest pięknie, jest spokojnie. Wpatrywałam się w niebo, czekałam, że któreś spadnie, no. Miałam życzenia przygotowane, wszystko i nic. Z życzeniami to trzeba w sierpniu. Wtedy
gwarantowane spełnienie, a tak. Niezadowolona jestem. Postaram się i tak spełnić. A co mi to? Nie, to nie. Sama sobie poradzę. Jeszcze przed popłynięciem do Perdiki udaliśmy się na taki spacer poranny w poszukiwaniu zwierząt. Więc ich nie ma po prostu rano. Chyba, bo jeszcze żadnego nie spotkaliśmy, ani żadnego jelenia, ani żadnej sarny, ani żadnego pawia. Nic, pusto. No ale tu chodzą, bo tu widać ich ślady, ale nikt tu nigdzie nie ma. Kto by pomyślał, że zwierzęta tak długo śpią? Co to jest w ogóle? Ja myślałam, kury, na przykład kury, to chyba wstają bardzo wcześnie. Się chodzi spać z kurami, czyli kury bardzo wcześnie idą spać i bardzo wcześnie wstają. No i dwa pawie były. Dwa pawie spotkaliśmy, więc pawie może tak jak kury. Ale jelenie to, proszę Państwa, w ogóle burżujstwo. Śpią. No jednak są pawie i nawet sporo. Nad samym klifem. Lubią chyba się wylegiwać i lubią ładny widok. O, tutaj kilka sobie na radę chyba jakaś. Here's to the good days, here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of... Czy te platformy to też pozostałość po II wojnie światowej? It's too late not to let it go. Przychodzimy, a tutaj trochę fale większe. Ponton buja. No, zobaczymy jak z desantem będzie. Nie wygląda to dobrze. Akcja! Żegnamy Moni, wyspę tajemnicę, która łaskawie pozwala się nieco poznać. Throw pain or just strip it down. Cold bullshit, I'm blending. Cześć. Cześć, hej. Hello. To my. Pływamy. Może nas zasubskrybujesz? To będziemy się widzieć częściej. To nam bardzo pomoże. Dzięki. Dzięki.